Sponsorem transmisji jest Polski Związek Piłki Nożnej, właściciel portalu Łączy Nas Piłka. Dobrze się pan z tym przejdzie, prawda? No, takie finały to można sobie wyśnić, żeby takie się grało. No fajnie, że strzeliłem te trzy bramki, no ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy. Cieszyłbym się również tak samo, jakby ktoś inny strzelił te bramki, no ale jak mówiłem, najważniejsze, że to my zdobyliśmy dzisiaj ten puchar. Od początku wyszliście zdeterminowani, daliście Marcinkowicom grać z ich piłki. Taki był plan do początku. No jasne, chcieliśmy wyjść wysoko od razu, siąść na nich. Najważniejsze pierwsze 15 minut. Udało się wyprowadzić 2-0, później trochę spokojniejsza gra. Druga połowa to samo, początek mocny, no i ułożyło się po naszej myśli. Było gdzieś tam z tyłu głowy, że ten czwartoligowiec może trzecioligowca zaskoczyć, czy takiej myśli nie było? No nie, raczej nie. Wiedzieliśmy, że Marcinkowice gdzieś tam już są na fali. Ligowe mecze pokazywały, że ostatnie, tym bardziej, że gdzieś tam wygrywają. Ślęzy, jakby nie patrzeć, też odprawili z Kwitkiem tutaj 1-0. Nie przez przypadek znaleźli się w tym finale. Teraz szansa, żeby zaprezentować na linii ogólnopolskiej. Już te emocje, chociaż dopiero opadły, to już gdzieś tam powoli może z tyłu oczekiwanie na tych rywali pierwszo-drugoligowych jest. Jasne, tutaj mówię, my jako trzecioligowcy możemy o tym, żeby wyrosować nawet drużynę z ekstraklasy. Jest to jakiś prestiż, można się pokazać, zagrać sobie z dobrą drużyną, także będziemy się cieszyć, jak trafimy na ekstraklasę, a nie na pierwszą czy drugą ligę. Marcinkowice trochę was przestraszyły, tak, na start? To znaczy tak, z opinii, jakie gdzieś tam dochodzi do nas z drużyn, które z nimi rywalizowały, przestrzegano nas przed hura optymizmem i tak dalej. My to o tym wiedzieliśmy, bo puchar się rządzi swoimi prawami. Od początku zespół nie dał generalnie zespołowi z Marcinkowic tak naprawdę powąchać piłki. I to spowodowało, że szybko zdobyliśmy pierwszą, drugą bramkę i kontrolowaliśmy całe spotkanie. Ja bardzo się z tego cieszę, zespół widać również. Jest to duży sukces dla naszego klubu. Dawno nie było takiego sukcesu, żebyśmy wygrali w Dolnośląskim Związku Puchar i z tego tytułu bardzo się cieszymy. Czyli ten puchar dla was coś więcej niż zwykła przygoda, po prostu w której można wziąć udział, bo daje szansę, żeby się zaprezentować na arenie ogólnokrajowej? Jak najbardziej. To jest promocja nie tylko klubu, ale też zawodnicy wiedzą, że w kontekście z innymi przeciwnikami już teraz będzie losowanie ogólnopolskie, gdzie wiemy, że będą wchodziły drużyny z drugiej, pierwszej ligi. Więc przyjedzie na pewno do Dzierżoniowa jakiś zespół, któremu mogą się piłkarze również pokazać. My jako klub bardzo się cieszymy, bo oczywiście to jest też promocja dla klubu, dla miasta. Liczymy na to, że przyjdzie dość dużo ludzi na mecz. Sponsorem transmisji był Polski Związek Piłki Nożnej, właściciel portalu Łączy Nas Piłka.